Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska. Tym razem rozmawiamy o herbacie, a z nami Grzegorz Hałka i Antonina Scipio del Campo z Leaf Liturgy. Cześć, dzięki za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że do nas przyszliście, ale zanim przejdziemy do tematu herbaty, bo wiadomo, to będzie herbaciany odcinek, no to podstawowe pytanie u nas, czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? Chyba pierwszy raz to nie ja zadałam to pytanie, dziwnie się z tym czuję. Pamiętamy pewnie wiele pierwszych, bo to doświadczenie z kawami pewnie wszyscy mamy podobne. Gdzieś tam próbowaliśmy czegoś od rodziców w naszych domach. No ale wszyscy wiemy, jakie to były kawy. Później kawy rozpuszczalne, mocno słodzone. Później kawiarki, później pierwsze dripy, więc to jest długa przygoda. Ale takiej pierwszej mocnej pozycji chyba niestety nie. Za to herbatę pamiętamy dobrze. No wiedziałem, że ta rozmowa bardzo szybko skręci w tę uliczkę. No i świetnie. Ja pamiętam pierwszą kawę. Była to taki napój. 3 w 1. Kawa, cukier i mleko i to się nazywało ice coffee. I zapijałam się z tym z bratem, a byliśmy, nie wiem, bardzo młodzi. Mieliśmy jakieś 12 czy 14 lat, więc nie wiem, jak to się stało, że mama dawała nam tyle cukru. A szejkowaliście wtedy? Jezu, a pamiętasz? Nie, mi łyżeczką i chyba tylko w ogóle w blenderze, żeby ten lód się taki zrobił. A pamiętacie tę herbatę w granulkach, którą się jadło na łyżeczki? Tak, więc to była szafki babci. Moja pierwsza kawa, ale ja generalnie właśnie nie pijam kawy. Ja tylko jestem herbaciarą. Jak poznałam Grześka, to odkryłam, że są ludzie, którzy piją bardzo dużo kawy. Uważam, że w jego krwiobiegu nie ma krwi, tylko jest kawa. Nie można do niego mówić, zanim nie wypije 3 kawy rano, bo nic nie będzie pamiętał i tak. To jest właśnie 3 dopiero, więc... Dajcie jeszcze chwilę, proszę. I jak się zaczęłam spotykać z Grześkiem, to chodziliśmy po tych wszystkich właśnie w super miejscach, kawiarniach. I Grześkowi wszyscy mówili, ale jaką chcesz kawę? Przyjechały nowe ziarna stamtąd, tam mam takie super kwaśne coś tam. Czyli to Grześek się wprowadził w ten świat. Tak, ja miałam takie jakby hej, ho. No właśnie nigdy nie wprowadził i to jest, to jest ta przyczyna. No tak, ja szłam sobie z tyłu i miałam takie, poproszę herbatę i to było takie, a wszyscy na mnie patrzyli jak na wariatkę. I dostawałam takiego wymoczonego szczura. I trochę czułam się trochę poparzy. Tak, jak lamuska, która w ogóle śmie zamawiać herbatę w miejscu, w którym króluje kawa. I miałam takie, halo Grzesiek, przecież my też istniejemy. Istnieją ludzie, którzy nie piją kawy. W ogóle w moim otoczeniu moje przyjaciółki wszystkie i tak dalej, nie piją kawy w ogóle. I ja miałam takie, że jakby o co chodzi w ogóle? Tu dyskryminacja. Tak, poszliśmy na jakiś festiwal kawy. W COVID-zie jeszcze. No jakiś taki pierwszy po-covidowy tam w COVID-zie. W Haligwardii. Ja zobaczyłam tych wszystkich ludzi, którzy rozmawiają o swoich ulubionych ziarnach, to miałam tak, o co w ogóle chodzi? Dlaczego kawa tak się wykręciła i zrobiła się super i sexy? W ma... gigantycznej kolejce staliśmy. Tak, w ogóle jakiś obłęd. I że ma Grzesiek te wszystkie akcesoria i że ludzie o tym gadają i ma te wszystkie fajne kawiarnie. A ja stałam i tak nie mogłam w to uwierzyć. I w jednej w kawiarni w Warszawie powiedziałam nawet na głos, że Boże, szkoda, że nie ma takich fajnych akcesoriów, Hario i tak dalej do herbaty. A pan mówi, mam. I wyciągnął w ogóle z zakurzonego pudła. Tak, dripper do Hario, właśnie do herbaty. I ja miałam, o. On jest super, on pięknie wygląda, nie? Że tak wirują sobie te liście herbaty. I miałam tak, widzisz Grzesiek, coś jednak robił dla nas. A potem jeszcze pojechaliśmy na wycieczkę, na wakacje na Sri Lankę, no to ja tam byłam. Opcji. Teraz to robimy moją wycieczkę. Ja zarządzam wycieczkę na plantację herbaty. I tam w końcu to mnie traktowali z taką, takim uwielbieniem do tego mojego napoju, należnym szacunkiem. No i mówiłam do Grześka, widzisz, to też tak można o tym opowiadać, też jest dużo liści, też jest to wszystko. Dlaczego tego nikt w Polsce w tych twoich kawiarniach nie robi? No i wróciliśmy z tych wakacji i miałam takie w sobie duże jakieś poczucie, że
mnie to irytuje, że jeszcze w mojej pracy dużo ludzi piło kawę i się tam jakieś ekspresy kupowali, wymieniali, to wszystko było jakieś takie natchnione, a jakby herbatę to też były jakieś szczury, tam wiecie, zarząd ma żółtą, a... Nie, dla pana Areczka jest Lipton, a dla zarządu jest liściasto. No, więc mniej więcej tak to właśnie było i jak zaczęliśmy, ja zaczęłam mieć jakieś tam swoje różne rozterki zawodowe, życiowe, co dalej. Jeszcze poszłam na studia, gdzie powiedzieli, że najlepsze biznesy są wtedy, kiedy ktoś cię denerwuje, że czegoś nie ma, jakby czujesz jakąś potrzebę. Mhm. Tak zaczęłam mówić do Grześka, że ja jedyną jaką potrzebę czuję, to żeby herbata choć trochę stała się taka fajna jak kawa. No i o dziwo Grzesiek powiedział, że to fajne i potem parę jeszcze osób nie powiedziało wcale, że to nie jest, że to nie jest szalony pomysł. To później mówili, że to jest szalony pomysł, ale ci jakby najbliżsi mówili, że fajny pomysł. No wiadomo, jak już... na rodzinę można liczyć. Tak, po i jak już podjęliśmy decyzję o zmianie jakichś tam zawodowych historii, to wtedy się zaczęła cała kiełkować myśl. A ile czasu minęło od wyjazdu na Sri Lankę do pierwszej puszki? Pewnie jeszcze na początku to nie była puszka, bo puszka to dużo produkcji. Ale takiej pierwszej sprzedanej lata? Herbaty. Jezu, nawet pewnie z 5, bo jeszcze 4 lata samą koncepcję budowaliśmy. Tak. No może 4 lata. Czasu minęło bardzo dużo. Po drodze wypiliśmy strasznie dużo najróżniejszych herbat. Bardzo długo robiliśmy tą naszą pierwszą selekcję. Próbowaliśmy robić różne fokusy po znajomych. I to były trudne wnioski. Musieliśmy dużo takich decyzji dość ryzykownych podjąć, bo jednak te nasze wybory koniec końców okazały się wcale nie takie oczywiste, ale chyba jednak poszliśmy dobrą ścieżką. Natomiast trwało to i trwało wiele miesięcy. To zacznijmy może od podstaw i od tego w ogóle, czym dla was, czym waszym zdaniem jest herbata speciality? Czym ona się różni od klasycznych herbat? No bo znamy wszyscy definicję punktową kawy, ona musi mieć 80 punktów. Ile punktów musi mieć herbata? Kto ją ocenia? I jak to wygląda? Czy są T-graderzy? Wiecie co, no, na pewno są. Ale nie ma punktacji. Nie ma stowarzyszeń, nie ma ludzi, którzy mówią, bierzemy się za to i wam to zorganizujemy i pokażemy palcem, to jest najlepsze. Robić. Ludzie kochają punkty. Są i takie pomysły, ale wiecie, na wszystko potrzeba dużo czasu. Więc byłoby cudownie, ale to może za 5 lat się wydarzy. Ale właśnie widzę, że wam mówicie tak wolno, że jakby jednak ludzie od kawy to chcą wszystko szybko i teraz, aby tak tutaj powoli. Nie wiem, czy ta punktacja i te zawody i to wszystko, co się udało zbudować wokół kawy, da się zbudować wokół herbaty, bo to jest inny produkt i trochę wydaje mi się, że czemu innemu służy. I troszkę inaczej traktujemy tę herbatę i herbata, przy której chcemy odpocząć bardzo często albo mieć ten swój rytuał, może nie jest czymś, co nam się kojarzy tak naturalnie z współzawodnictwem na przykład, albo z ocenianiem takim bardzo skrupulatnym. Bardziej jednak z tym relaksem i z tym takim, nie wiem, leżeniem w łóżku, albo na kanapie, albo byciem przeziębionym. Pamiętam, jak kiedyś pojechałam do Włoch i robiłam sobie herbatę rano i mój kolega Włoch zapytał, ale jesteś chora? A ja tak, no nie, no, robię sobie herbatę, ale herbatę się pije, jak się jest chorym. No to jest... Nasi goście już to jest zirytowani, bo oni muszą sobie, nie, na same stereotypy powiedzieliście. Dokładnie tak, i to jest trochę taka, bez tej irytacji, ale rzeczywiście te stereotypy obowiązują, istnieją, są bardzo powszechne. I to jest nasza misja, żeby trochę z nimi powalczyć. Punktacja, rywalizacja, na świecie kawy macie dużo, chyba jednak więcej możliwości takiego autorskiego wpływu na to, co podajecie gościom i swoim klientom. My już tak naprawdę możemy dokonać tylko selekcji, bo cała magia z herbatą dzieje się na miejscu, na plantacji, więc to jest już proces trochę poza nami. No albo mieszanki. No, ale to już... A oczywiście tak, jak najbardziej. Tworzenie blendów, mieszanek też jest tutaj naszą przestrzenią, natomiast pewnie z tego też, z tych różnic wynikają te możliwości. Okej, no dobrze. Ale czym dla nas jest special? No, dla nas to jest selekcją przede wszystkim. Tak. Bo jakby, jak ja byłam młodsza i chciałam kupić sobie dobrą herbatę, to były inne trochę czasy. Albo supermarket, albo herbaciarnie. No i wchodziłam do tych herbaciarni, które nigdy nie są fajne, nie są sexy. Jakby pachnie tam tak babcino i kolonialnie bardzo. No i jak tam przychodziłam i mówiłam, że poproszę, nie wiem, już będzie, nie wiem, asam, już się nauczyłam czegoś, że chciałabym spróbować asam, to pani, ale który?
Ojej, dobra. Dobra, wie pani co, to ten i chodźmy już do domu, bo ja już się zestresowałam trochę jak z winami, czy z jakimiś rzeczami, gdzie jakiś jest próg wejścia tej wiedzy. I stwierdziłam, że rozmawialiśmy właśnie, co jest problemem, no to, że te herbaciarnie są trochę problemem, że też ludzie nie wiedzą, co kupować, że tam są jakieś dziwne nazwy, jakieś literki, coś. I oni jakby po prostu chcą się napić herbaty. I jakby my się nie chcemy zamykać na bardzo wkręconych w świat herbaty ludzi, tylko jakby też tych właśnie, którzy po prostu chcą się napić dobrego wina, ale już nie za bardzo wiedzą, gdzie, który rejon, które winogrona dają jakie, tylko po prostu jakby hej, no, pomóżcie nam. Speciality jest po prostu jakości i to chyba wystarczy. Tak, więc no jakby zrobiliśmy selekcję herbat jakościowych, chcieliśmy, żeby były wysokiej jakości, ale z taką jeszcze, powiedzmy, przystępną ceną, żeby mogła być na co dzień, bo wiadomo, można jeszcze wejść dużo wyżej, ale to już wtedy będziemy raczej pić od święta, a my mamy takie hasło jakby, że to jest jakość w codziennym życiu, więc to było dla nas ważne. To nie jest nasze hasło, ale tak, no, takie ukryte gdzieś wewnątrz, jak sobie mówimy, to że jakby jednak też była to w tym codziennym naszym dniu dobra herbata. A czy są herbaty codzienne i herbaty wyjątkowe? Czy są takie jakieś właśnie, które nie wiem, takie gejsze wśród tak. herbat? No jest zbiór wiosenny Darjeelingu. On przylatuje do Europy samolotem i jest jakby wielka akcja, żeby sobie jak najszybciej to zaparzyć, żeby tego nie trzymać i żeby to wypić i się delektować, co wiosna 2024 przyniosła, co, czy lepsza była niż 2023. Czyli przeciwieństwo Beaujolais Nouveau. Ludzie piją sikacze. Więc to jest takie, powiedzmy, właśnie te pierwsze wiosenne zbiory. To taka właśnie jakby duża celebracja. I takie wyselekcjonowane herbaty, na przykład białe, w których mamy zebrane tylko same tipy. No to jest też duży nakład pracy, bo jakby osoba, która zbiera same tipy, zbiera ich dużo, dużo mniej niż osoba, która zbiera wszystko. Mm-hmm. Więc ta herbata już z zasady jest dużo droższa, plus no jakby wiadomo, trzeba ją w dobrym momencie zerwać, no więc się dużo tego robi. I ta herbata też jest bardzo drogą herbatą. Ale nie wiem, czy na polskie... Ale to jest w ogóle to rozróżnienie takie jedno tej codzienności, bo ta codzienność tutaj i te wyjątkowe herbaty są właśnie o tej jakości, tych super świeżych zbiorach. A druga rzecz to są po prostu ciekawe odmiany herbat. I znowu herbaty, które pijemy najczęściej. W tej naszej selekcji wyszliśmy od razu z takiego założenia, że my nie chcemy być taką ciekawostką na rynku, że chcemy właśnie wprowadzić herbaty, których generalnie zazwyczaj pijemy u nas w naszym regionie zdecydowanie najwięcej, są najpopularniejsze, tylko pokazać je po prostu w tej lepszej jakości. Czyli w tym rozumieniu herbaty wyjątkowe, niecodzienne, to mogą być te najbardziej wyszukane odmiany, te najrzadziej spotykane, które po prostu będziemy traktować jako ciekawostkę. I później się też w praktyce okazuje, że taką naszą podstawową herbatą jest Assam, który generalnie my w domu pijemy codziennie. Jest to zwyczajna, prawie że zwyczajna czarna herbata, dość popularna, ale pijemy jej zdecydowanie najwięcej. Wszystkimi innymi sobie rotujemy, więc tutaj ta codzienność może mieć trochę inny dodatkowy wymiar jeszcze. To może w ogóle wprowadźmy trochę słuchaczy w to, jakie są typy herbaty, bo ja właściwie dopiero pisząc książkę i prowadząc jakieś wywiady na temat tego artykułu o herbacie, dowiedziałam się, że wszystkie herbaty pochodzą od jednej rośliny i że właściwie to tylko obróbka je rozróżnia, więc gdybyście mogli tak trochę opowiedzieć o tym, co się musi wydarzyć z herbatą, żeby była herbatą, nie wiem, białą, czy czarną, czy czerwoną. No i wybaczcie, banał tego pytania. Przepraszam, że odchrząknąłem, ale tak, jak się zestresowałem tym wszystkim. Wybaczcie, banał tego pytania, ale pamiętajcie, że jesteście w podcaście Coffee Spots Polska. Więc to mówicie w ogóle tutaj do wielkich fanów kawy, którzy jeszcze może o herbacie już nie myślą w kontekście szczura oczywiście, ale jednak chcieliby wejść w ten świat i chcieliby zrozumieć to wszystko. Nie ma w ogóle, jakby dużo ludzi nas jakieś rzeczy przeprasza, typu nie, wy byście nas zabili, bo my wrzucamy tam cytrynę i miód do herbaty, albo ja dodaję cukier, nie? I nas przepraszają. I my z Grzyszkiem mieliśmy jak jeszcze w ogóle Marka tam kiełkowała w naszej głowie jakąś taką koncepcję, że czemu ludzie za to przepraszają? Jakby przecież to jest napój dla nich. Jakby człowieku, wrzuć sobie tam co naprawdę tylko chcesz, bo jakby to nie my żyjemy dla herbaty, jakby tylko ona sobie żyje obok nas, a my możemy zrobić z nią cokolwiek. A wiesz,
wiesz, dlaczego przepraszają? Bo byłaś w tej herbaciarni i tam usłyszałaś ajaki. I to jest takie typowo polskie. I co prawda dzisiaj już nie słyszymy tego ajaki, poza urzędami oczywiście, gdzie próbujemy coś załatwić czasem i tam jeszcze jest ta taka polska typowa gościnność starego typu. Ale jak pójdziesz do wine baru i chcesz kupić sobie wino i jakoś tam szybko coś złapać i ktoś cię zapyta, a jakie wino i ty opiszesz to swoimi słowami, często też jesteś oceniana i wydaje mi się, że to z tego wynika. No więc dlatego się tak tłumaczymy później. Dlatego tak w ogóle stwierdziliśmy, że chcemy trochę spuścić z tego balonika i zrobić to właśnie, że jesteśmy profanów w świecie sakrum i jakby trochę pozwolić sobie na to, żeby to było nasze, a nie właśnie, że my mamy robić jakoś tą herbatę, chociaż nam nie smakuje, ale pić ją, bo ktoś tak wymyślił, że mamy ją pić. Ale wracając do twojego pytania, mamy jeden listek, ten sam, jakby z jednej roślinki, Camellia sinensis, i ona tam ma dwie odmiany, sinensis sinensis i Camellia sinensis asamica. I tak naprawdę to już załatwia wszystkie herbaty świata. Wiadomo, tam jest jeszcze trzecia, ale już mniej popularna. I jakby się uprzeć, to w każdym miejscu, gdzie rosną herbaty, jak ją zerwiemy, to zrobimy wszystkie 6 kolorów z niej. Jakbyśmy się oczywiście uparli, bo jakby właśnie ten proces robi ten kolor. Najbardziej złożonym procesem jest czarna herbata, bo ona się utlenia i jakby podawana w dużej obróbce, a najmniej jest z kolei biała herbata. Z kolei zielona jest poddawana też procesom, ale z kolei mniejszej ilości jakby się zatrzymuje oksydację na początku. Czarną herbatę się prawie w całości oksyduje, ale na przykład ulung jest w połowie drogi, dlatego są ulungi bardziej zielone i bardziej czarne, bo to zależy od nas. To jest taka pomiędzy herbata. Jest jeszcze żółta herbata, która ma kolor żółty, bo wymyślił cesarz, a co wszystko cesarskie jest żółte i ona tam ma dokładnie jakby chemicznie to podobny proces do kiszenia, co źle brzmi, ale ona jakby we własnych sokach. Nie, no kiszenie jest teraz bardzo trendy, to nie wiem, wiesz. No tak, ale jednak zawsze jak komuś mówię, że herbata kiszona, to widzę, że właśnie sobie wyobraził ogórki kiszone. Albo ten sok z ogórków. Albo ten sok z ogórków, więc a to jest tak, że ona jest po prostu zamknięta w materiały, żeby odciąć od niej dopływ tlenu, jakby coś tam dzieje w jej własnych sokach. Jest ulung, czyli ulung na wschodzie jest ulungiem, u nas jest często nazywany turkusową herbatą, bo chyba chcieliśmy uzupełnić tą paletę tak. kolorów. I czerwona herbata, która jest poddana jeszcze dodatkowej fermentacji, czyli i ona z kolei sobie leżakuje i to jakbyście kiedyś złapali wkrętki w herbatę, czego wam życzę, to możecie inwestować w czerwone herbaty jak w butelki wina i sobie kolekcjonować w domu. W takich przygotowanych jakby medalionach i sprzedawać po 20 latach, jak dobrze traficie za duże pieniądze. Są tacy herbaciarze. Okay, dobra. No ja z moją pamięcią to niestety bym zapomniał o tej herbacie. Przez przypadek po 40 latach bym odkrył może. A biała herbata, że jest jakby, właśnie. Bo biała podziała najmniej procesów, nas jakby tak jakby zerwana, ususzona i powiedzmy bardziej w takim procesie przypomina jak traktujemy zioła. Ale z kolei właśnie przez to, że się zrywa te tipy, to jest najdroższe, bo to jest abstrakcja, że nas... A jeśli chodzi o właściwości tych herbat, czy one się jakoś tak różnią w związku z tym, że już zostały poddane jakimś obróbkom? Czy one mają różne zawartości kofeiny, albo różne one się bardzo różnią, w sensie trochę się różnią, natomiast generalnie to jest tak, że każdy napar z każdych liści powinniśmy sobie osobno przebadać. Bo w zależności od tego, gdzie on sobie rośnie, jak bardzo jest nasłoneczniony, jaki był rok, jaką mam wilgotność powietrzu, jakie były te warunki atmosferyczne, to, no to te poziomy różnych substancji w herbatach będą inne. I też ostatnio wpadłem na takie generalnie dość ciekawe japońskie badanie z Instytutu Nauk o drzewach owocowych i herbacie, w którym była mierzona sęcza w zależności od temperatury parzenia. I tam były wyniki zupełnie inne dla takiej standardowej temperatury i zupełnie inne dla cold brew. Te herbaty mają zupełnie inne właściwości. W tym cold brew uwalnia się dużo mniej kofeiny. O, to jest bardzo ciekawe, bo kawa jest dokładnie odwrotna. No właśnie, a tutaj kofeina i jedna z katechin, która odpowiada za gorycze, się wypłukuje generalnie w tych najwyższych temperaturach. Natomiast w tych niższych, i to znowu mamy różnicę, czy jest to pół stopnia Celsjusza, czy 10 stopni Celsjusza, też te poziomy będą inne. A inne to znaczy 20-50% tej bazowego poziomu przy
gorącym parzeniu. Oprócz tego inaczej się wypłukują taniny, które z kolei odpowiadają za takie rozróżnienie i są bardzo odprężające i mają bardzo fajne właściwości. Więc cold brew, sęczy na przykład pite, czy generalnie z zielonej herbaty, pite przez cały dzień w alternatywie dla zwykłej wody, powoduje, że jesteśmy bardzo delikatnie pobudzani, ale oprócz tego jeszcze dodatkowo nas ona tak wycisza i usprawnia działanie w społeczeństwie. Czyli mikrodosing. Więc, trochę mikrodosing, tak? Ale no dzięki temu taki ciągły. Nie tam, wiesz, co dwa czy trzy dni mikrodawka, ale po prostu... Ja sobie tutaj dolewam kolbrę. Wiemy, o czym rozmawiamy. Aga, w międzyczasie prezentacja. To wydaje mi się, że to moglibyśmy założyć kanał Telezakupy, moi drodzy. Tak, przynieśliśmy do prezentacji tych herbat. Przynieśliśmy właśnie wam tak zaporzoną sęczę. Aga, mogę napić się od ciebie? Możesz się napić nade mnie, proszę bardzo. Dziękuję. I też przynieśliśmy wam ją w takich buteleczkach, żebyście od razu sobie mogli zacząć nawyki wyrabiać. I, no to, i po prostu to się nazywa nimi, dobra sprzedaż. No. Ja jeszcze tu chciałabym wrócić na chwilę do tych ogólnych właściwości. Najlepsze praktyki dealerów. Im lepszej jakości liście, tym więcej jest minerałów, przeciwutleniaczy i dobrych dla nas rzeczy, ale generalnie... jakby wiem, co się dzieje na rynku. Są herbaty na cerę, herbaty na włosy. Jeżeli to są herbaty... To działa, nie? No nie herbaty. Tak, jeżeli to są herbaty, to ja jakby... My sobie taką zbiliśmy politykę, że nie opowiadamy o herbacie jako o lekarstwach, tak. Bo one mają dużo dla nas dobrych wpływów, ale to nie są wpływy medyczne. Jakby zioła tu mają faktycznie swoje zastosowanie. A herbata, no tak jak Grzesiek powiedział, nam pomoże, rozluźni, wpłynie na metabolizm, co zresztą w Polsce jest jakby bardzo mocno z herbatą połączone, że po obiedzie w domach się robi herbatę. Ale to są rzeczy, które nas nie uleczą w żaden sposób, a często do nas przychodzą i się pytają nas państwo, czy mamy coś na wzdęcia, czy coś takiego. No to herbaty, stricte herbaty, nie są lekiem, nie są takim działaniem ziołowym, ale na pewno nam pomogą żyć w zdrowiu i utrzymać nas w dobrostanie. Bo to jest to, to jeżeli mogę na chwilkę tylko przerwać ten cykl edukacyjny i teraz przejść do czegoś bardzo praktycznego, skoro popijam tutaj cold brew z herbaty. Mhm. Pamiętam, jak wydałem w 2017 roku pierwszy przewodnik, to jeszcze nie było Coffee Spots Polska, tylko Warszawia i Coffee Spots, i wtedy zrobiliśmy sobie taki pop-up, on się nazywał Projekt Roślina. Okay. Chcieliśmy mieć coś tam wyjątkowego, poza tym, że były tam rośliny, oczywiście był przewodnik. To trwało chyba z miesiąc i wstawiliśmy tam cold brew chyba z 4 rodzaje naparów. Tam były cold brew. Mhm. No i wiadomo, jak to w 2017 roku, Warszawa nie była na to gotowa. Mhm. Więc było kilka osób, którym to się podobało i które sobie próbowały tych naparów. Ale to, co dla nas było takim zaskoczeniem, bo wtedy już pijano, może jeszcze nie tak często jak teraz, ale pijano cold brew kawowe, to jednak te herbaciane napary miały dość krótki termin przydatności. I no to się bierze też pewnie z tego, że jest inny sposób obróbki kawy, a inny sposób obróbki herbaty. I zastanawiam się, czy macie tutaj jakieś porady dla osób, które chciałyby sobie to cold brew zaparzyć, ile ono potem może stać w tej lodówce i jak to robić bezpiecznie, jeżeli mamy to robić na zimno, czyli nie ma to kontaktu z wysoką temperaturą. Trzymajcie w lodówce, to po pierwsze. Po drugie, po prostu nie róbcie tego na zapas, tylko... pijcie sobie w ciągu dnia i w nocy nastawcie na następny. To jest tak proste do zrobienia, jakby to ja może opowiem. Na litr, półtora, czyli jak kupimy butelkę źródlanej wody, albo mamy przefiltrowaną w domu. Albo niezłą kranówkę. Albo niezłą kranówkę. Wsypujemy... Ale lepiej przefiltrowaną. Tak. No, jednak herbata to jak kawa, 99% woda. Tak. To wsypujemy około 10 gram suszu. Zamykamy to, jakby ta woda nigdy nie dotykała, nie była ciepła, po prostu zawsze jakby w pokojowej temperaturze bądź zimna. Zamykamy, wsadzamy do lodówki na noc i rano jak wstajemy, to przelewamy przez sitko, żeby się pozbyć fusów i jakby zakończył się ta, w sumie to infuzja, no bo to jest na zimno. I gotowe, więc jakby robimy coś wieczorem, idziemy spać i rano tylko przez sitko mamy, więc naprawdę robienie tego na zapas... na parę tam dobrych dni jest z mojej... Tam jest, czytałam w internecie, że nawet do 5 dni i ja tak do 2 dni, jak sobie robię i robiłam testy, to tak na smak, na wszystko, ale to będzie też związane z tym, że... Nie butelkowaliśmy jeszcze cold brew z herbacianego, więc nie mamy tego znowu sprawdzonego, tak żeby dać wam taką jednoznaczną odpowiedź, że termin przydatności jest taki i taki. Po prostu
należy to pić, bo jest to fajne, smaczne i przyjemne. Rozmawiamy z właścicielami kawiarni, w których jesteśmy, to jakby sugerujemy właśnie na noc i rano i to zużyć przez cały dzień, następnego dnia po prostu nastawić kolejne. Tak jest najlepiej. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl. A jak już jesteśmy przy zimnej kawie, to ja bym też chciała trochę z wami porozmawiać o temperaturach, w których parzy się herbatę, no bo jest taka, nie wiem, owiana tajemnicą tutaj metoda parzenia, że nie wiem, ona musi mieć 58 stopni, jeśli jest wyżej, to się zepsuje ta herbata i tak dalej. Tak samo jak w kawie mówi się, że musi być, nie wiem, 96 stopni czy coś. Czy to prawda i jak to wygląda? Bo też muszę przyznać, że czytałam o tym, że w zależności od temperatury też te właściwości się mogą zmieniać i smak herbaty się może zmieniać. Więc jak to wygląda z waszej perspektywy? Nasi goście, tylko małe didaskalia dla tych, którzy nie oglądają na YouTubie albo nie oglądają na Spotify'u, ale tylko słuchają rozmowy. Nasi goście trochę przewracali oczami, trochę wzdychali po cichu. Słuchając tego pytania. Ja to wytłumaczę, bo jakby właśnie co są te takie jakieś bańki i że to jest jakieś uduchowione bardzo, że musi być 50 ileś. Na naszych opakowaniach jest napisana jakaś tam wyjściowa instrukcja. Ludzie kochają instrukcje też. Tak, jakby. No, jakby muszą być napisane dokładnie. I to tak, jest jakby... te instrukcje muszą być, przepraszam, muszą być super proste. Więc na opakowaniu się zmieścić, nie można napisać wszystkiego, tak. Więc się zaczynają robić schody. Więc na wszystkich targach, spotkaniach, na naszej stronie internetowej, jak mamy rozszerzone etykiety, tak to nazwaliśmy, gdzie możemy napisać więcej, mówimy, zaparz sobie tą herbatę najpierw według tego, co jest na opakowaniu, a potem zacznij się tym bawić, bo może odkryjesz, że coś ci bardziej smakuje. Generalnie prosta jest zasada taka a propos może tu zielonej herbaty, bo to nas najbardziej wrażliwa i jakby widzę, że jest jakby w Polsce jeszcze mało ludzi o tym wie, że zielona herbata jest gorzka bardzo i cierpka, jak się ją zaleje wrzątkiem. Jeżeli ktokolwiek to zrobił kiedykolwiek, taką nawet herbatę z supermarketu, wie, że to jest naprawdę okropne. Ludzie też nie lubią zielonej herbaty, tak. Bo myślą, że ona tak smakuje. Więc my mówimy, możesz parzyć od 70 do 85 stopni, to są zalecane temperatury. Im niżej, tym ona będzie delikatniejsza, im wyżej ona zacznie się robić lekko ostrawo cierpka. Ale to zależy, jak kto co lubi. No wiadomo, że my mamy szkolenia, prowadzimy w kawiarniach, tam jeździmy i robimy zawsze właśnie 70 parzeń, 85, a czasami jeszcze Grzesiek, jak mamy czas, to robimy w środku i wszyscy bariści próbują. I są różne wnioski. Często właśnie, że dziewczyny, że bardziej 70 na łagodnie, mężczyźni bardziej na 85. W sumie kawiarni... Znowu stereotypy. No, przepraszam. Ale tak wychodzi. Ale tak wychodzi. No, statystyka. No, wiem, że statystyka nie jest dobra. Osoby queerowe po środku. Wiadomo. Przepraszam. Macie rację. Ale no tak trochę... Więc w kawiarniach raczej robią temperaturę 80, bo też jakby to trochę jest tak, że ludzie się przywykli do tej cierpkości, więc wybierają 80. My w domu... I na targach parzymy raczej 70-75, żeby też pokazywać właśnie to ludziom. Często przychodzą i mówią, Boże, wasza herbata zielona jest taka delikatna. No to opowiadamy tą historię. Ale był też taki... Bo jest dobra jakościowa, tak. Ale to znaczenie oczywiście ma ta temperatura. No, tak, znaczy teraz wszyscy polscy influencerzy pojechali do Japonii, więc ja się spodziewam, że w przyszłym roku będzie wszędzie zielona herbata i wszyscy będą już znać super. Ten smak umami, ten smak... Znaczy dla mnie w ogóle herbata zielona potrafi smakować jak, nie wiem, jak zupa miso. Także to jest też w ogóle smak, który ja kocham, te glony z miso. Tak, to prawda, ale był u nas kiedyś pan na stanowisku na targach i powiedział, że on pije codziennie sencze. No i opowiadam mu, on mówi, a ja nie wiedziałam, ja zalewałem stopniowym wrzątkiem. Ja mówię, no to widzi pan, to jest do spróbowania 75 i tak dalej. Pan zakupił sobie naszą sencze i na końcu się odwrócił do mnie tak. A i tak będę zalewał 100-stopniowym wrzątkiem, bo ja lubię ten cierpki smak. I powiedziałam, ale i super. W porządku, o to jakby, ale on już wybrał świadomie, jakby, że się decyduje na pewną rzecz, bo niektórzy ludzie, jak ja byłam młodsza, no to piłam też taką w 100 stopniach, jak byłam nastolatką. I tak myślę, kurczę, i tak mówią, że to zdrowe, i tak, no to takie... No i dopiero później się okazało właśnie, że ta temperatura ma znaczenie. I mamy herbatę w ofercie Kimun, to jest taki mały region w Chinach, ona kiedyś była bardzo popularna, ale przez duży eksport do Europy była w Anglii bardzo popularna. Cena bardzo urosła. Cena bardzo urosła, więc stała się taka sama w sobie wysublimowaną herbatą. I na przykład Grzesiek ją parzy, sobie schodzi do 85-80 stopni, ale wydłuża wtedy czas parzenia.
My, a na targach parzymy ją w 95-98 dwuminutowym tam parzeniu. Więc po prostu jakby to są jakieś punkty wyjścia, którymi my sugerujemy się bawić. Ale żeby zawsze zacząć od tego pierwszego i też właśnie staramy się jak najwięcej mówić o tej temperaturze, żeby też właśnie każdy z naszych odwiedzających potem dokonywał swojego wyboru. Ale też, żeby nie było to wszystko jednak zbyt złożone i skomplikowane, bo to jest właśnie punkt wyjścia i bawmy się tym wszyscy i próbujmy. Natomiast też staramy się mieć w jakiś sposób ustandaryzowane bardzo te metody parzenia, choćby po to, żeby dużo łatwiej było rozmawiać nam z kawiarniami, z miejscami, które będą je parzyć, podawać. Więc mamy super uproszczone gramatury, generalnie dla wszystkich praktycznie identyczne. Temperatury podzielone na dwie wartości. Jeden warnik ustawiony tak, drugi tak. I możemy sobie to wszystko parzyć w bardzo dobry, prosty sposób i dalej osiągać naprawdę fajne efekty i czuć tą bardzo dużą jakościową zmianę w tej herbacie. Więc wszystko, co jest krok dalej, jest super. Ale to też naprawdę, no, nie mamy tutaj bardzo dużego, wysokiego progu wejścia, jakiejś skali trudności. Come on, to jest tylko herbata, liście, które się zalewa wodą. No mamy tylko herbata, aż herbata. Ceremonia, no, rytuał. No ale właśnie, tylko... no, no właśnie, aż o tej ceremonii możemy porozmawiać. Aż i tylko, jednocześnie. My raczej parzymy w stylu zachodnim, czyli w tym, powiedzmy, dużo mniej ceremonialnym. No wynika to z tego, że kulturowo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jakby... parzenie takie wschodnią metodą, że sobie siedzimy i lejemy i pierwsze parzenie wylewamy, drugie, trzecie, czwarte i sobie siedzimy, gadamy, no to jakby w naszych codziennych, w codziennym życiu jest bardzo trudne. W kawiarniach to już w ogóle byłoby niemożliwe, bo wyłączałoby baristę na długi czas. Więc my raczej jesteśmy z tej opcji i mówimy o opcjach zachodnich, dostosowując się do tradycji parzenia herbaty w Polsce, ale tak, można ceremonialnie ją parzyć również z naszych liści. Ja z ceremonii w Japonii wyniosłam dwie takie rzeczy, które dalej stosuję. Pierwsza to jest taka, że jak przelewa się herbatę z naczynia do naczynia, to ona traci po 10 stopni, więc jak nie mam możliwości, nie wiem, zaparzenia 80, to po prostu sobie ją przelewam i mam wodę pod zieloną herbatę. I drugą rzeczą, którą do dzisiaj stosuję, jest to, że właśnie pan mistrz ceremonii powiedział, że podczas gotowania herbaty, w sensie, że podczas tego procesu przygotowywania herbaty robi się tylko to. I że nie można sobie, nie wiem, kiedy woda się gotuje, to iść sobie, nie wiem, zrobić coś tak. I tak dalej. I ja oczywiście zawsze to robiłam na stylu zachodnim. A teraz faktycznie jak robię herbatę, to staję sobie przy tym dzbanuszku, znaczy przy tym czajniczku i sobie czekam, aż ona się zagotuje, zalewam i to jest taki mój poranny element i medytacji. I praktykujesz uważność, tą tak. chwilę dla siebie. To tak jak z bieganiem super. Na jogę, kochani. No jeżeli ktoś się spieszy i biegnie na jogę, to już jest pierwszy błąd. To trzeba iść powoli. Tak. Wszystko się zgadza, ale no też wiemy po prostu jak jest. Czasami ja sama nie mam aż takiej, tak dużo czasu, żeby móc zrobić z uważnością, chociaż lubię ten moment właśnie, kiedy zalewam sobie dripa i sobie te liście tam pływają i ja sobie na to patrzę. I jakoś tak w ciągu dnia mnie to uspokaja. I nagle patrzysz na zegarek, o, spotkanie zaczęło się 8 minut. No, słuchajcie, te wszystkie opowieści o tych bardzo unikatowych herbatach, o tych ceremonialnych metodach parzenia są naprawdę bardzo piękne. I byłoby super, gdybyśmy wszyscy mieli i czas, i możliwości, i chęć, żeby żyć w ten sposób i poświęcać takim małym rzeczom właśnie dużo czasu i uwagi. Ale też trochę wierzymy, że ta nasza opowieść o tej lepszej herbacie musi być jednak dostosowana do tego, jacy my ludzie generalnie jesteśmy. I dopiero jak otworzymy sobie te pierwsze drzwi i zrobimy ten pierwszy mały kroczek w kierunku fajnych rzeczy, dobrych rzeczy, no to będziemy bliżej tego otwarcia na następne przestrzenie. Dlatego fajnie się o tym bardzo rozmawia i jest to interesujące. Pytanie tylko, czy no my nie mamy takich ambicji, żeby wnieść ten prawdziwy rytuał, tą wielką ceremonię do domów na co dzień dla wszystkich. Bo po prostu no, trochę nie wierzymy, żeby to było możliwe. A czy możemy wrócić jeszcze do tego herbacianego elementarza? Bo powiedzieliście już dużo o rodzajach herbaty, o roślinach, a jeszcze kraje pochodzenia. Bo myślę, że to jest szczególnie dla fanów kawy speciality ciekawe. Na co zwracać uwagę? I czy zwracać uwagę, czy dana herbata pochodzi z danego kraju?
Tak, tu jest bardzo dużo mitów, z którymi się spotykamy, łącznie z tym, że tak często słyszę, że chińska herbata to nie jest prawdziwa herbata, a herbata to ze Sri Lanki. No chińska to podróbka, wiadomo. A prawda jest taka, wszystko zaczęło się w Chinach. I są tacy truskulowcy, którzy piją tylko chińskie herbaty w związku z tym. Mm-hmm. Potem pojawiła się w Japonii, a dopiero później zaczęła się przenosić do Indii, na Sri Lankę. To było w ogóle efektem, no niestety, kolonializmu i tego, że ceny w Chinach były już wysokie i tam wojowali ze sobą, więc oni im wykradli tą herbatę i Brytyjczycy zaczęli robić to po prostu w Indiach, na Sri Lance. Wojny handlowe, stara jak ludzkość. Tak. Zanim herbata się pojawiła na Sri Lance, to tam Sri Lanka była plantacją kawy przede wszystkim. I dopiero się potem wymieniła na herbatę, więc... Czy to jest przeszłość? Że oni zauważyli to po prostu już dawno temu. Więc jakby wszystko zaczęło się w Chinach i chińskie herbaty są bardzo dobre, wbrew właśnie jakimś stereotypom, że tam nic nie jest dobre. To jakby wszystko z nimi jest dobrze i są bardzo szanowane i naprawdę wyjątkowe. Też właśnie ten kimun jest chińską herbatą w naszej ofercie. Jaśminowa herbata, nasza zielona, też jest chińską herbatą. Z Japonii mamy sencze oraz słynną herbatę z prażonym ryżem, którą bardzo lubimy i wiedzieliśmy, że będzie w naszej pierwszej selekcji, bo... Też jestem fanką. Bo się zapijaliśmy zawsze nią. Ja to już w ogóle jako nastolatka. To ukłony w stronę sushi barów, bo tam poznałam, tylko tam często jest przeparzona. Tak, przeparzona. I ona się przez cały ten czas, kiedy jesz sushi, to ona się cały czas parzy. W Indie rozwinęły się super i jakby dwie tak ktoś kiedyś uznał, że najlepsze czarne herbaty Darjeeling i Assam to właśnie są indyjskie. No i jakby Sri Lanka, która odpowiada, tam chodzi 98% herbaty ze Sri Lanki, to są czarne herbaty, które eksportują do reszty świata. Jest tak zwany nowy ląd, nowa ziemia, czyli Afryka. I to się rozwija, to pewnie dokładnie tak jak w kawie. To ci niektórzy truskulowcy do niej nie podchodzą. My faktycznie mamy azjatyckie herbaty w naszej ofercie, ale to nie wynika w ogóle z zamknięcia, tylko wynika z tego, że mamy teraz 6 produktów i one trochę opowiadają o takich podstawach, jakby basicach, więc się skupiliśmy na tych bardziej tradycyjnych regionach i smakach, żeby opowiedzieć. Czyli no. Portugalii jeszcze nie ma w ofercie. Gruzja na przykład ma herbaty, ale to są bardzo małe uprawy i to takie bardziej zajawkowe. No w Polsce byśmy tego nie zrobili. Pada tutaj za mało wody, jest za mało wilgoci. Nawet zmiany klimatu tu nie było, już były takie pytania do nas. A to może jak zmiany klimatu? No, mamy duży problem z wodą. Nie kibicujemy zmianą klimatu. Nie kibicujemy w ogóle. Tak, to prawda, ale też się to nie wydarzy, bo bardzo dużo jest potrzeba wilgoci. Więc w Europie będzie to prawie że niemożliwe, albo bardzo, bardzo drogie i bezsensowne. W Ameryce Południowej też są małe plantacje, no ale oni z kolei zajmują się kawą. Ale wiecie, oczywiście no, to jest jakby znowu... Jedna pozycja w tabelce, no to możemy sobie powiedzieć Japonia, później ta Japonia, to mamy milion najróżniejszych plantacji. W każdym miejscu ta herbata będzie trochę inna. Więc chyba najlepszym kompasem jest i zawsze będzie po prostu smak i nasze własne preferencje. Próbujmy i sprawdzajmy. No to już może tak bardziej na koniec, jakbyście mieli coś doradzić osobom, które i osobom i kawiarniom, które startują z herbatą. Co zrobić, żeby było trochę lepiej? Zaprosić nas. Przyjedziemy. Nie, zaprosić, bo zresztą my trochę zauważyliśmy, że ta herbata w tych kawiarniach jest taką, zauważyliśmy, jest w ogóle punkt wyjścia, no, ostatnią potrzebą tych miejsc często. Więc stwierdziliśmy, że to poza tym, że to nie jest fajne i nie jest sprawiedliwe, to nie będzie nam łatwo. Więc oczywiście zawsze jeździmy do tych miejsc, robimy szkolenia, opowiadamy o wszystkim, pokazujemy. I przede wszystkim się nie bać, bo to jest super proste. Uwaga, nie jest to wcale wyłącznie sezonowe, bo okazuje się, że w ciepłe miesiące też można bardzo fajną herbatę serwować. Teraz właśnie robimy receptury na letnie koktajle na bazie tych herbat, koktajle bezalkoholowe oczywiście, chociaż te wersje alkoholowe też bywają atrakcyjne. Herbata z rumem. Gin infuzowany Earl Greyem, polecam. Tak, jest naprawdę fajną podstawą do drinków i generalnie w barmaństwie nie jest to w ogóle taki jakiś bardzo obcy temat, to się pojawia od lat.
Natomiast nie jest super spopularyzowane. Przynieśliśmy wam nawet, bo mówiliście, słyszeliśmy, że lubicie genmejcze. Genmejcze to jest genmejcza, ale prażona, zalana mlekiem migdałowym. Ciepłym mlekiem migdałowym z dodatkiem syropu klonowego. Może jest go tu trochę za dużo, to znowu kwestia preferencji, bo jest to słodkie, ale jest to taki dość ciekawy letni szejk. Ten posmak jest super. Oh, wow. Ja chciałam powiedzieć, że to tak, bo bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Polacy, Brytyjczycy, Czesi, ten jakby nasz region jest przyzwyczajony do picia najmocniejszych herbat. Jak mamy krzaczek herbaty, to na samej górze są te tipy, potem są młode liście, a potem jest coraz niżej, coraz starsze. A my pijemy to, co jest z ziemi. To spadło. I my pijemy to, co jest na dole. No jak płynęły statki, to zostawało na miejscu. Potem mamy wymiecione tam z pokładu. Potem zostawały po drodze te średnie liście na Bliskim Wschodzie, a do nas dopływały te najniższe i my jesteśmy nauczeni, że herbata jest czarna jak ropa, ta czarna herbata. Gorzka, cierpka. I zaczęliśmy dodawać tam mleko, cukier, miód, żeby zabić to gorycz. A my teraz chcemy opowiedzieć o tych najmłodszych liściach, bo jak się zaparzy te najmłodsze liście, to raptem się okazuje, że o Boże, herbata nie jest cierpka, nie jest gorzka. Jedna pani, która u nas kupiła właśnie kimono, on jest lekko słodkawy, wróciła po roku na targi i powiedziała, że dzięki nam przestała słodzić herbatę, bo jakby to, co jakby wystarcza jej, jakby, bo nie ma tej goryczy. Więc jakby to są takie rzeczy, którymi też trochę walczymy w naszym kraju, stereotypami właśnie, że to musi być ciężki, gorzki, mocny napar. I chcemy o tym opowiadać w pierwszych jakby krokach, bo wierzymy, że to dużo zmieni i otworzy. Ale też bardzo nas cieszą takie feedbacki z kawiarni. Po pierwsze, że goście zaczynają wracać po herbatę i przychodzą na herbatę. Po drugie, z miejsc takich bardzo wyhajpowanych, właśnie w tym świadku kawowym słyszymy też takie informacje, dostajemy, że w ogóle się nie spodziewaliśmy, podchodziliśmy z dystansem, ale okazuje się, że nagle sprzedajemy dużo więcej herbaty niż wcześniej. Więc ta zmiana ma miejsce. To jest tak, że jeździmy dużo, się pojawiamy na festiwalach. Tak, ale pojawiamy się na festiwalach kawowych. Staramy się możliwie najczęściej. I jak na samym początku byliśmy raczej ciekawostką, tak teraz właśnie wróciliśmy z Wrocławia, z festiwalu kawowego. I już zaczęły przychodzić do nas osoby, które bardzo otwarcie mówią. Ja piję kawę, ale zacząłem się interesować herbatami. Chcę poznawać ten świat, opowiedzcie nam o tym. Więc to się okazuje, że dzieje się i nawet chyba szybciej niż... Tu chciałam powiedzieć, bo taką jakby nie chciałam zostać hejterką kawy, więc... Już zostałaś, na pewno. Bardzo to jest w ogóle super, że jak powstaliśmy 1,5 roku temu i zaczęliśmy się odzywać do kawiarni Specialty z dobrą kawą, to zostaliśmy bardzo miło przyjęci, z wielką otwartością, bo osoby zajawione kawą mają generalnie sobie ciekawość smaków. Tak, i jakości produktu. Tak, i bardzo to w ogóle sprawnie wszystko poszło i też nam oni mówili, jak super, że jesteście, bo w sumie ja już w kawie wiem wszystko, już naprawdę to już są jakieś niuanse, a zaniedbaliśmy tą herbatę, to ekstra, że jesteście i oni jakoś tak na nowo odkrywają tą zajawkę w sobie, więc jakby tu jest duży ukłon do wszystkich naszych miejsc, że chcą nas zabrać w tą podróż i też wykazują się ogromną otwartością i chęcią rozwijania tego napoju z nami. I też fajnie, że jakby odnajdują w tym cząstkę dla siebie, bo na przykład właśnie mówią, że ta, im bardziej ta, że zaczęli pić to, że tam. I to jest super, bo jakby możemy się uzupełniać, jakby to nie jest tak, że my chcemy, żeby ludzie wymienili kawę na herbatę, tylko żeby to gdzieś obok zostawało. Trzeba dużo pić, więc jakby jest przez cały dzień dużo miejsca na to. I super, no. Im więcej jakości w naszym życiu generalnie, tym fajniej. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Ja chciałam tak, żeby to było takie romantyczne zakończenie. No kochanie, a ja chciałbym, żeby było praktyczne zakończenie. Okay. Na stole leży nowy przewodnik Coffee Spots Polska. Gdybyście mieli napisać Tea Spots Polska, to jakieś takie, no nie wiem, ze 3-5 miejsc byście mieli wymienić. Czy są w ogóle, bo my nie trafiliśmy z Agą niestety na taką fajną, współczesną herbaciarnię, poza kilkoma matcha barami, ale to jest trochę inna historia, umówmy się. To jest, dla mnie to jest zupełnie inna kategoria. Matcha bar, a herbaciarnia. I czy znacie takie współczesne herbaciarnie, które warto odwiedzić? Niekoniecznie w Warszawie, we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku?
Jakby to to jest bardzo niekomfortowe pytanie. Tak, nie chcę mówić, że jakby nie mamy co polecać, bo jakby na pewno są te miejsca. Ale faktycznie powiedzmy, w ogóle słowo herbaciarnia znowu jest takim... Ale odczarujmy je może. Ale właśnie nie wiem, czy... jakoś chyba inaczej nazywać. Czy potrafimy, bo naprawdę zresztą wasz przewodnik, ta edycja chyba z 18 roku, była dla nas bardzo mocnym przewodnikiem. To znaczy my, mówiąc zupełnie otwarcie, przeszliśmy strona po stronie i odzywaliśmy się do wszystkich, którzy są w tym przewodniku, bo no to po prostu jest świetny kompas. I ten nasz początek związany z tą zazdrością do świata kaw speciality też bardzo nami mocno pokierował, gdzie my chcemy być. Do jakiego chcemy środowiska trafić? Oczywiście, że chcemy bardzo szeroko i oczywiście cieszymy się tym, że tacy oddani herbaciarze mówią okej, approve, macie street credit, to jest w porządku, to jest dobra jakość, wszystko się tutaj zgadza. Natomiast trochę nie założyliśmy sobie, że chcemy się rozpychać tam, gdzie ta herbata już jest bardzo popularna i powszechna. Zresztą tych miejsc chyba nie ma aż tak wiele wcale niestety. Więc ten romans z kawiarniami, więc możemy wam wskazać bardzo fajne miejscówki, które już są w waszym przewodniku, po prostu jest w nich też Leafly Turcji. Ja tu mogłabym wspomnieć na przykład o takim ciekawym miejscu, niedawno się otworzyło takiej ciekawostce, kawiarnia Belvedere. Ta na krakowskim przedmieściu? Inny koncept, tak. W którym można kupić słodkość, ale można sobie zamówić... etażerkę i napić się popołudniowej herbaty, która jest właśnie podawana w driperach. Przyjeżdża pani z wózeczkiem, zalewa tą herbatę, mierzy czas. Przy was. I macie słodkości, kanapeczki i to jest, w ogóle byliśmy z Grzeszkiem zaszokowani, że jakby spodziewaliśmy się szybciej, że w kawiarniach specialty uda nam się wyrobić taki nawyk, a tu w ogóle z, od drugiej strony, z innego miejsca. Tradycyjnego. Bardzo tradycyjnego, z eklerkami. pojawił się ten rytuał to polecamy, ale też właśnie bardzo fajnie rozwijają się miejsca, z którymi pracujemy. To, co potrafią zrobić na herbacie ludzie z Lenia, z Gdańska, jest ekstra. Oni robią kombucze, w ogóle swoją własną Coca-Colę i różne dziwne eksperymenty i fajnie się tym bawią. Dzięki Leniowi i Muaz kawiarni w Warszawie odkryliśmy, że woda odwrócona osmoza ma też gigantyczne znaczenie w herbacie. Ich własnymi właściwościami ma ogromne właśnie znaczenie i zmienia w ogóle smak herbaty. Oni zeszli z ilości liści w ogóle na parzeniu, bo się okazało, że przy takiej wodzie, jak oni mają, mogą używać mniej liści, bo i tak wychodzi super smak. Więc się bardzo to fajnie rozwija i... Nie no, ty generalnie tutaj, to jest właśnie ten świat, który chyba nas najbardziej pociąga w tej opowieści herbacianej, czyli ten taki nowoczesny rozwój tej kultury i tego nowego rytuału, a niekoniecznie właśnie takim bardzo mocne osadzenie w tej tradycji. Czyli nie kawa czy herbata, ale kawa i herbata. Zdecydowanie, tak. I teraz chyba tym musimy zakończyć, bo to już chyba i tak najdłuższy odcinek w naszej serii. No świetnie, bo bardzo spokojny. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.